Wakacje były chwilą wytchnienia, gdyż nie pojawiło się podczas nich żadne zapadające w pamięć anime, prawda? Nieprawda. Oto przedstawiam ukryty klejnot lata 2021. Heian Sedai no Idaten Tachi. W pierwszym odcinku poznajemy grupkę Idaten, czyli coś jakby bóstw opiekuńczych. 800 lat temu poprzednia generacja bogów poświęciła własne istnienia w celu ochrony bezbronnych ludzi, pieczętując demony, które im zagrażały. Tylko jedna Idaten przetrwała. Teraz, 8 wieków później, jedyna ocalała szkoli pokolenie nowo zmaterializowanych bogów, by ci byli gotowi na konfrontację z demonami, jeśli te kiedyś powrócą. I tak się właśnie dzieje. Demony powracają, a młodzi Idaten muszą stawić im czoła. Opis fabuły, mimo iż zgodny z faktycznymi wydarzeniami, w ogóle nie oddaje, czym to anime tak naprawdę jest. Historia niby opowiada o walce bogów z demonami, lecz treść jest w rzeczywistości komentarzem na temat ludzkości. Kim właściwie jesteśmy? Czym się staliśmy? Dokąd zmierzamy? Fabuła sama w sobie wydaje się być jedynie dodatkiem do jakiejś większej całości. Jak początkowo można się spodziewać, że dostaniemy typową walkę tych dobrych i tych złych, tak anime szybko weryfikuje nasze oczekiwania. Demony zostają przedstawione w sposób nadzwyczaj ludzki. I nie chodzi mi tu jedynie o wzbudzenie przez nie sympatii, którą zresztą wzbudzają, ale o samo zaprezentowanie ich charakterów. Otrzymujemy czujących, posiadających własną osobowość antagonistów, którzy kompletnie nie pasują do swojej roli. Wielokrotnie odnosi się wrażenie, że to nasi są tymi złymi, podczas gdy demony chcą jedynie żyć. W dodatku, otrzymujemy rozwój kilkunastu postaci naraz, mimo iż na żadną z nich nie pada światło Jupiterów. Za reżyserię należą się oklaski. Całość wieńczy wykonanie techniczne. Kreska jest ekstremalnie uproszczona, ale za to animacja stanowi kwintesencję produkcji akcji. W połączeniu z wysoką saturacją i brutalnością, której o ironio nie czuć w ogóle, dostajemy coś, czego nie da się opisać. Heian Sedai no Idaten Tachi to nie tyle seinen, co shounen dla dorosłych. To połączenie Kill la Kill, Dragon Balla i Seven Deadly Sins. Jest to twór wysoce unikalny, który nie jest do niczego podobny. Polecam. Dzięki za wysłuchanie mojej opinii. Jeśli się ze mną nie zgadzacie, dajcie znać w komentarzach. Tak samo nie wahajcie się pisać, jeśli chcecie, abym zrealizował inną recenzję lub materiał. Do następnego razu.